Witam serdecznie na typowaniu gali KSW88. W ten weekend polecimy sobie z dwoma typowaniami, bo rzeczywiście ogólnie to, co się będzie działo w sobotę, no to chyba śmiało można powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie tylko będzie pod kątem oczekiwań naszych, ale chyba najbardziej interesujący weekend w tym roku, bym powiedział. Oczywiście KSW88 i gala numerowana UFC z dwoma walkami mistrzowskimi. Turbo, ciekawe rzeczy się tutaj zapowiadają, jeśli chodzi o sobotę. No i co tutaj, bez zbędnego rozgadywania lecimy z kartą radomskiego KSW. Troszeczkę się tam wykruszyło, ale o tym będę mówił już za chwileczkę. Zapraszam do oglądania. Tradycyjnie już, jeśli chodzi o typowania gal KSW, sponsorem tego odcinka jest Bookmacher Fuksiarz, który tutaj wjeżdża do Was z nową promocją bez ryzyka do 500 zł. Minimalna kwota zakładu to jest 50 zł. Należy zagrać tutaj kuponik minimum 2 zdarzenia po kursach 1.6 i 1.6 raz 1.6. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem tejże oferty, który będzie podany w stopce i w pierwszym oczywiście komentarzu, jak zwykle na moim oczywiście typowaniu. No i co, zaczynamy sobie tutaj tą kartę od pojedynku, a zaraz sobie tutaj zerkniemy, lecąc już chronologicznie, jeśli chodzi o właśnie Fuksiarza. Zaczynamy od walki w catchweightie. Jacek Gać kontra Michał Gniady. Tutaj mamy taki pojedynek na dwa razy, bym powiedział. Nie lubię takich walk, bo tutaj nie wiadomo, czego się spodziewać tak naprawdę po obu zawodnikach, jeśli chodzi o ich, o ich walkę w MMA. O Jacek Gać dwa pojedynki stoczył jak do tej pory w MMA. Debiutował na Fight Empire w październiku w zeszłym roku. Wygrał szybciutko przez knockout i również knockout na Arku Kaszubie na gali Fight Club 2, to było w kwietniu tego roku. Oczywiście pierwotnym rywalem Jacka Gacia miał być Živko Stoimenov i to było tak pod kątem doświadczenia bardzo szybko rzucony na głęboką wodę, wydawał się być Jacek Gać, chociaż był tam faworytem na pewno Polak. Jego rywalem Michał Gniady, który tutaj oczywiście bił się ostatnio na Cave'ie, szybko znokautował Bartka Kowala w 24 sekundy. Nie wiem, czego się spodziewać po obu zawodnikach. Na pewno tutaj Sieksa jest w sztosie, w pełnym przygotowaniu tutaj będzie wchodził zawodnik Legii do tego pojedynku. No bardzo dobra stójka, trzeba przyznać, że on kickboksersko jest bardzo fajnie poukładany. Tutaj będzie przeważał, jest dużo większy, bo jest aż 7 cm tutaj przewagi wzrostu nad Michałem. Też zasięg będzie na pewno lepszy, tutaj nie ma co owijać w bawełnę w tym pojedynku. I co, patrząc na kursy, 1.4 na Jacka Gacia, nie wiem, czy jest jakimś strasznie interesującym kursem. Mamy zawodników, tak jak mówię, debiutujących, można powiedzieć, w MMA i też na tak dużej arenie, bo obaj się bili na galach, powiedzmy, lokalnych, regionalnych, jeśli chodzi o Polskę. Mi osobiście, ale to jest kurs, którego ja nie polecam jakoś strasznie grać, ale mi się wydaje, że będzie tutaj trochę... Znaczy z jednej strony tak, na papierze wygląda to na walkę, która się szybko skończy. Mi się wydaje, że będzie troszeczkę szacunku tutaj w tym pojedynku. Odnoszę wrażenie, że Michał Gniady, który tutaj do tego pojedynku przygotowywał się w czerwonym smoku, z tego co widziałem, będzie tutaj starał się pójść w partę. Takie odnoszę wrażenie, bo jednak, tak jak mówię, Sieksa to jest naprawdę fajnie poukładany kickboxer. Nie wiadomo też, jak z kondycją obu zawodników. No to jest walka taka bardziej do oglądania niż do grania, jakoś szczególnie patrząc na ołówki. Tak, mamy drugą rundę po 1.60. Niby tak, niby mi się to układa, że tak, ale to jest 5 minut, więc tutaj sporo czasu, jak obaj się odpalą, to tutaj może być knockout czy z jednej, czy z drugiej strony. Under 2,5, czyli walka skończy się w przeciągu 10 minut. 1.38, no nie jest strasznie ciekawe. Dla mnie, jeśli ja już miałbym coś zagrać osobiście, to 1.40 na Gacia tak czysto. Ale nie jest to kurs, który mnie jakoś tam interesuje. Zresztą, kto ogląda moje typowania, to wie, że ja nie lubię grać debiutantów, nie lubię grać, znaczy debiutantów, to nie są debiutanci, to są goście początkujący w MMA, obaj. Fajna walka ogólnie, bo tak jak mówię, wskoczył Gniady za Živko do tego pojedynku i zapowiada się to bardzo interesująco. Jednakże ja tutaj swoje pieniądze myślę, że oszczędzę, jeśli chodzi o tą walkę. Dalej mamy kolejny pojedynek, to jest Krystian Bielski kontra Konrad Rusiński. I tutaj zaraz sobie odpalimy Konrada Rusińskiego w tym pojedynku, bo jeszcze na tapo mamy niezaktualizowaną kartę. Konrad Rusiński i lecimy z tą walką. Krystian Bielski oczywiście, tak jak tutaj zacząłem, miał się bić na tej gali z Staciciem. Wraca Krystian Bielski po porażce z Igorem Michaliszynem. Nie jest wstydem przegrać z nim. Oczywiście też trzeba spojrzeć na Krystiana, z jak dobrymi nazwiskami przegrywał w swojej karierze Bielski, bo tutaj Bielski to była jeszcze kategoria średnia. Z Błeszyńskim, z Bartosem w catchweightie, tam został zdemolowany przez Bartosińskiego. No z Oniszczukiem wygrywał Krystian Bielski do czasu tego knockoutu i to tak dosyć wyraźnie, z tego co pamiętam, na CA 114.
Porażka z Kuberskim na pełnym dystansie. No i Igor Michaliszyn, właśnie ostatnio wspomniana walka, to był kwiecień tego roku. Zwycięstwo z Surdów w zeszłym roku sprawił bardzo dużą niespodziankę na KSW 73 wówczas, wygrywając, przełamując Jona Surdów w tamtym pojedynku, gdzie też wszedł chyba w zastępstwo, z tego co sobie przypominam, zawodnik Arachionu Olsztyn. I mamy Konrada Ruszyńskiego z 5-1, który w tym roku bił się raz, bił się całkiem niedawno, bo to był 7 października na gali TFL, chyba w Skarżysku, z tego co pamiętam, z jakimś tutaj anonimowym Brazylijczykiem. Szybkie zwycięstwo przez poddanie. No i co tutaj, czego się spodziewa po Konradzie Ruszyńskim? Ruszyński oczywiście walka z Siwcem, gdzie był faworytem, i to bardzo wyraźnym. Konrad Ruszyński w tym pojedynku był, znaczy dobrze szła pierwsza runda, druga runda tutaj już pomyśli Łukasza Siwca i zwycięstwo przez poddanie w drugiej rundzie wówczas w walce mistrzowskiej, która miała się toczyć na dystansie 5 rund. Czego się spodziewam po Ruszyńskim? Ruszyński 7 października się bił, tydzień później był już na wakacjach, tutaj wchodzi w zastępstwo bez jakiegoś większego przygotowania Konrad Ruszyński do tego pojedynku. Nie spodziewam się nie wiadomo czego po nim. Dla mnie Krystian Bielski jest tutaj bardzo wyraźnym faworytem. 1,90 na jego zwycięstwo przed czasem. 1,60 na to, że walka się zakończy przed czasem. Wygląda bardzo dobrze. Druga runda 1,19. Tutaj mamy... Osobiście, jeśli ja miałbym coś grać życzeniową, to takie... To, co z kontendera w tym roku wyciągnąłem. Koniec walki w drugiej rundzie 5,85. Koniec walki w trzeciej rundzie 7,75. To takie bardzo mocno życzeniowo. Ale tutaj no nie spodziewam się po Ruszyńskim nie wiadomo czego. Ruszyński jest dobry zapaśniczo, to trzeba przyznać, że naprawdę te zapasy w jego wykonaniu są fajne. Tylko tak jak mówię, no on wchodzi w zastępstwo bez większego przygotowania. Jestem z tego pewny, że on nie jest jakoś przygotowany. Jeśli jest przygotowany, to tylko na pierwszą rundę. A myślę, że Krystian Bielski jest na tyle mądrym gościem, że tutaj będzie chciał przeczekać te zapędy jego, bo Ruszyński zaszł się od początku, myślę, mocno. Gabarytowo jest większy Konrad, to zdecydowanie, bo 700 metrów wyższy, ten zasięg nie jest jakoś strasznie większy, jeśli chodzi o zawodnika, byłego zawodnika Babylon MMA. No dla mnie to się nie skończy na punkty. 1,60, że walka zakończy się przed czasem, wygląda bardzo dobrze i tego bym się trzymał. No, faworytem jest Krystian Bielski, bardzo wyraźnym, 70 do 30. Gdyby to było w innych okolicznościach, moim zdaniem, to jeszcze bym się tutaj zastanowił nad zwycięstwem Konrada Ruszyńskiego. W takich okolicznościach nie widzę tego. Myślę, że Konrad dostanie swoją drugą szansę, nawet jeśli przegra też tutaj w KSW, bo zasługuje na to, bo jest dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem, co pokazał już choćby w walce z Rafałem Bachutą. Ale tak jak mówię, w takich okolicznościach nie spodziewam się cudów po Ruszyńskim. I tak bym to widział, jeśli chodzi o tą walkę. Dalej mamy trzeci pojedynek na tej karcie, Danu Tarhila kontra Ramzan Dzembijew, i tutaj mamy kategorię piórkową. Kurde, nie wiem czego się też spodziewać po tej walce, bo mamy tak Tarhila, który bardzo dobrze w starciu z Patrykiem Kaczmarczykiem wyglądał, pamiętamy, urwał rundę Patrykowi w tamtym pojedynku, jeszcze wcześniej zwycięstwo z Kadzieczko. No, jak na 20 lat to jest chłopak fenomenalny, moim zdaniem super, super przyszłość przed nim. Ale znowu Dzembijew szybko wygrał z Delfino. Wcześniej tutaj na galach we Francji też nie pokonywał nikogo szczególnego i dla mnie ten kurs na niego 1,45 jest przestrzelony, ale jak oglądam tak czysto na papierze walki obu, Tarhili z Kaczmarczykiem i Dzembijewa z Delfino wtedy, no to tutaj na nogach bardziej poukładany jest Dzembijew i też spodziewam się jego jakiejś tam, nie powiem może dominacji, ale jego przewagi w parterowej. Życzeniowo dla mnie Tarhila, ale jednak na papierze tutaj Ramzan Dzembijew jest wyraźnym faworytem w tym pojedynku. Jeśli ja miałbym coś brać, to myślę, że osobiście decyzję 2,15 walka zakończy się przed czasem nie, lub Ramzan Dzembijew przez decyzję 2,75, bo tak jak mówię, Dzembijew jest sportowo wydaje się być lepszym zawodnikiem. Zobaczymy jak z tym kardio u niego, chociaż on już tutaj decyzję miał na gali we Francji w zeszłym roku. Oglądałem nawet tą walkę, on tam kontrolował gościa chyba w parterze, z tego co pamiętam, tak dosyć... Przez całą walkę chyba nawet, przez dwie rundy, coś mi się tak kojarzy, ja nie pamiętam już dokładnie, ale oglądałem właśnie Dzembijewa przed tą walką, bo teraz nie analizowałem jego pojedynków, powiem szczerze, bardziej na pamięć tutaj, ale pamiętam właśnie przed walką z Delfino oglądałem ten jego pojedynek i tak bym to wiedział, to będzie twarda walka, dobry test dla Dzembijewa myślę, bo Tarhila już pokazał, że tutaj to nie jest byle gościu do skończenia tutaj. Też wiem, że były jakieś tam podchody pod 6-1, czyli ja bym się nie spodziewał jego zejścia, nawet jeśli by zszedł, to znowu by, bo tutaj to jest chłopak młody, który naturalnie rośnie i tą fizyczność będzie u niego wzrastać, prawda, więc tutaj ja bym na Kogucią nie liczył na dłuższą metę, więc myślę, że lepiej jak będzie się w tej kategorii piórkowej obijał z mocnymi gościami fizycznie. Dla mnie faworytem jest 60 do 40 Dzembijew, tak jak mówię, bardziej pod kątem tak na papierze
Bo tutaj zderzenie tego, że Żymbijew nie miał jakiegoś rywala mocnego, powiedzmy na początku swojej przygody w KSW, a Tadzile z Patrykiem Kaczmarczykiem, który ma main event, stoczył bardzo równą barkę, więc tutaj spodziewam się takiego tough testu dla Ramzana Żymbijewa. I lecimy sobie dalej. Odzimkowski kontra Bueno i powiem tak, jeśli chodzi o ten pojedynek, bo wiadomo, że tutaj ja, kto ogląda Loco of MMA, to słucha, znaczy kto słuchał naszego podcastu, to wie, że tutaj my mocno byliśmy we trójkę. Ja, mówiąc o sobie teraz, też byłem mocno za Albertem w starciu z Nikoliciem, o tyle w jego starciu z Bueno mam już tutaj mocne wątpliwości, jak tutaj to będzie wyglądało. Albert wziął podobno mocniejszego rywala, niż tam był jakiś proponowany Polak, chyba z rekordem jakimś małym. No po Odzimkowskim ja nie spodziewam się cudów. Mamy gościa, który tutaj w ostatnich latach wygrywał z Gilem Carvalho, który też tak paradoksalnie nie wypadł strasznie źle w starciu z nim, i mamy Tomiego Queena, a wcześniej porażka z Fadipe. Oczywiście, no tutaj już gadałem o Albercie wielokrotnie, też nie ma co się rozgadywać. Nie spodziewam się cudów po Albercie. Znowu Bueno, to jest też bardzo specyficzny przypadek, bo tak, o gościu się bił w tym roku 4 razy już. Praktycznie on większość pojedynków brał zastępstwo chyba z Tamilanem i z Mazuchem, z Humburgerem, miał się bić Nikolić, tutaj bił się na gali w Brazylii 2 razy, bił się tydzień temu, co ciekawe, w starciu z chłopem tutaj jakimś też w kategorii półśredniej, tu idzie do kategorii średniej znów, ale to jest gościu bardzo niebezpieczny. Trzeba spojrzeć na jego walki z Abergerem, gdzie nie dał się skończyć, na walkę z Humburgerem, gdzie nie dał się skończyć, urwał rundę, z Karim, no Kari tam był dużo silniejszy fizycznie niż Albert Odzimkowski, więc tutaj nie ma nawet co gadać o tym jego pojedynku, powiedzmy, bo tam też Bueno dwukrotnie obalił Kariego, faktem właśnie ta fizyczność Kariego wtedy zaważyła, jeśli chodzi o wynik tamtej walki. Bardzo dobry występ z Mazuchem na oktagonie, gdzie przecież Mazuch, i tam był underdogiem wyraźnym, tam była ponad trójka na Bueno. Bueno to nie jest ogórek. Dla mnie w tej chwili to jest no bet osobiście. Ja myślę, że tutaj Albert Odzimkowski, bo też trzeba spojrzeć na to, że Bueno przed czasem przegrał raz i to była właśnie walka z Karim. To tutaj, jeśli Odzimkowski chce w jakiś sposób to wygrać, to będzie dla niego bardzo trudna walka. Jak się ogląda walkę z Humburgerem, no Bueno jest strasznie niewygodnym zawodnikiem, więc ja się tutaj nie spodziewam cudów po Albercie na tle tak mocnego zawodnika, bo tak mówię, Nikolić był dla mnie słabszy. Nawet Bueno, który wchodzi w zastępstwo, jest dla mnie lepszym gościem. Jeśli ja miałbym coś tutaj wziąć, myślę, że to się pierwszy... Chyba, że nowy Albert Odzimkowski, tak jak no tutaj wiem, że się mówi, że Albert wyciągnął wnioski, tak, oczywiście. Wielu zawodników tak mówi, prawda? Też nie spodziewajmy się, tak jak mówię, cudów po Albercie, który ma 35 lat. Nie spodziewam się też cudów po Bueno, ale Bueno to jest zawodnik, który jest twardy, i ma dobre zapasy stosunkowo, bo jak się ogląda jego walki, to on często obala, on jest małym fizolem, tylko że on jest mocny na te 7-7, a znowu 8-4 z takim zawodnikiem, jak przypuśćmy właśnie Kari, już wygląda to gorzej, ale Albert też jest zawodnikiem 7-7, więc tutaj to będzie blisko, wydaje mi się, i kursy na to wskazują, też nie skreślając Bueno, bo Bueno jest bardzo niewygodnym gościem. Dla mnie to jest no-bet, jeśli chodzi o 1-2. Faworytem jest na pewno oczywiście Albert, z racji tego, że Odzimkowski no jest w pełnym przygotowaniu, prawda? Bije się też na swojej widowni. Dla mnie czysto życzeniowo, jeśli Albert pomyśli, to 6-0 tutaj na decyzję Odzimkowskiego. To jest taki value bet, który bym sobie rzucił za dziangi, ale to może być trudne, powiem szczerze, do zwycięstwa. Dla mnie no takie najciekawsze, jeśli chodzi o tą walkę, to jest koniec walki w pierwszej rundzie. Nie 1-45, Odzimkowski przegrywał w pierwszych rundach z... Znaczy tak, wygrał z Carvalho, wygrał z Queenem. Nie liczę tych walk, bo to są słabiaczki. Radcliffe go znokautował w pierwszej rundzie, ale tam to nie był powinien z Radcliffe'a do tej walki wtedy, a choćby do Cave'u, jak wyglądali fizycznie, to tutaj nie ma co gadać. Bitka z Michalskim, z Fadipe, tam pierwsza runda wcale jakoś tam źle nie wyglądała, no i split ze Kalinem na pewnym dystansie wtedy. Więc ja myślę, że Albert wyciągnie wnioski i tutaj rozegra to w sobie w mądry sposób, w to mocno wierzę, ale ja nie postawię grosza na tą walkę, a szkoda też, bo ja byłem bardzo mocno za Odzimkowskim i też pakowałem trochę pieniędzy w Alberta w starciu z Nikoliciem. Niestety lipa wyszła, poszły zwroty. No i tyle w sumie, jeśli chodzi o tą walkę. Mamy jeszcze, tutaj może zrobimy zaraz przerwę po tej walce, bo jest pół karty. Anita Bekus kontra Maria Silva. Przyjrzałem się temu pojedynkowi mocno, przyjrzałem się obu zawodniczkom. Patrzyłem na walki Bekus w sumie jeszcze z Babilonu i Svenu z Badurek. Nie bardzo widzę szansę tutaj Bekus jednak mimo wszystko. Bekus fizycznie będzie silna. Dla mnie to jest taki... Znaczy też nie chcę się wywalić na Silwie, ponieważ tak. Na Silwę stawiałem... Tak, nie, stawiałem na woźniak z Silwą.
Później stawiałem na Silwę z Dudakową. Przegrała. No i na Silwę przed czasem z Bagiszwili też stawiałem, to tutaj na typowanie można sobie sprawdzić, że ta walka się zakończy przed czasem i na Silwę przed czasem też grałem. Fajnie dała wtedy zarobić, to był KAS 81, to był kwiecień tego roku. Tego roku, tak. Ale osobiście, co ja bym widział z tej walki, to... Znaczy ja myślę, że decyzja chyba Maria Silva. Myślę, że chociaż, tak jak tutaj gadaliśmy też na podcaście, no to jeśli chodzi o Bekus, jedyną jej szansą w jakiś tam sposób jest to rzeczywiście grindować, obalać, kontrolować z góry. Czy to jest realne z tak dobrą zawodniczką? Nie wiem. Mam mieszane uczucia. Bekus, no Bekus to jest zawodniczka oczywiście wodząca się z fitness, 33 lata. Najlepsze lata ma już moim zdaniem za sobą. Dużo też osób gdzieś tam przypomina tą walkę z Stormą, gdzie był underdogiem, ale i Coco i Tonczewa to nie były jakieś fenomenalne zawodniczki. Z Bagiszwili pierwszą rundę wygrała, druga runda plecy, no tutaj Silva też zdominowała Bagiszwili. To jest malutka na tą kategorię. Myślę właśnie dlatego, że tutaj z zawodniczką fizycznie mocniejszą, taką jak Bekus, będzie moim zdaniem problem. Dlatego ja tak życzeniowo myślę, że tutaj to może się na punkty zakończyć. I również ten over tutaj 2,5, 1,50 wygląda całkiem spoko do jakiejś tam kombinacji, bo wydaje mi się, że to potrwa dość długo. No i Silva 2,50 na punkty, ale tutaj to jest spoko. Wydaje mi się, że całkiem realna opcja. Punkty chyba, bo też tak patrząc na Silwę, ona nie jest jakąś strasznie finisherką. Wróć. Na tle jakichś lepszych zawodniczek tutaj były problemy ze skończeniem, mówiąc o Paprocki, choćby Paprocki nie była jakoś, tutaj pierdolnąłem gafę, przepraszam, bo coś mi się źle skojarzyło, ale tak jak mówię, z Paprocki pełen dystans, z Dudakową też pełen dystans. Myślę, że z Bekus też jest realny pełen dystans, dlatego też ja mniej więcej tak to widzę. Faworytką jest dla mnie, nie taką jak kursy wskazują, Silva, ale no postawiłbym na nią, ale 1,30 w damskim MMA, wiemy jak to się często kończy. Przenosimy się do kategorii ciężkiej i oczywiście do pojedynku jednego ciężkich na tej karcie. Kamil Gabriel kontra Stefan Wojczak. Ja troszeczkę zmieniłem zdań na temat tego pojedynku po obejrzeniu walki Kamila. No ja wiem, że to była walka niezawodowa na Babilonie wtedy z Jackiem Balczakiem, ale wydaje się, że Gabriel nie ma takiego strasznego cardio. Jednakże moim zdaniem i tak będzie miał spore problemy, jeśli chodzi o gabaryty Wojczaka. Będzie dużo lżejszy Kamil Gabriel, bo to myślę, że ponad 20... Boże, ponad 15 kilo gdzieś myślę, że będzie przewagi Wojczaka, który też w parterze nie jest z nogą. Kurde, mam mieszane uczucia do tego pojedynku. No, Wojczak jest dla mnie faworytem w tym starciu. Oczywiście on wraca po porażce, ale on bardzo dobrze wyglądał ze Stosiciem, trzeba to przyznać. Kardio dobre, tak jak mówię, gabarytowo też jest dużo większy. Nie wiem, na kogo postawił pieniądze. Dla mnie Wojczak w charakterze walii, tak jak już mówiłem, jak najbardziej. Ale Kamila nie skreśla, mimo wszystko to jest dobry test na ten moment kariery jego, tak myślę. I koniec walki pierwszej rundy, nie myślę, że to poza pierwszą rundę wyjdzie raczej dość spokojnie. 1,60 wygląda naprawdę dobrze, lepiej niż to zwycięstwo Gabriełka, bym powiedział. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale dla mnie tutaj to 1,60, myślę, że w końcu to wyjdzie poza pierwszą rundę z zawodnikiem, który przecież Wojczak przewalczył 3 rundy praktycznie, 2,5 rundy z Darko Stosicie nie dało się skończyć. A będzie myślę problem, jeśli Gabriel tutaj nie obali, raz będzie myślę jedna próba, druga próba, będzie problem, osobiście tak uważam, dla Kamila Gabriełka, który w stójce nie jest jakiś fenomenalny, ale rzuca tymi cepami takimi zamaszystymi, tak jak to właśnie w walkach już jego dało się zobaczyć. Dla mnie na papierze Wojczak, ale ja pieniędzy też raczej swoich na ten moment bynajmniej nie postawię, jeszcze tam do wagi, zobaczymy jak to będzie, waga jutro, więc tutaj zobaczymy jak tutaj, mówię o wszystkich pojedynkach, bo jeszcze swoich pieniędzy nie stawiałem, tylko na Alberta Dziemkowskiego osobiście, gdzie ja tak jak już mówiłem, zwroty poszły u buków niestety. No i na tym skończymy, 1,60, koniec walki pierwszego dnia, wygląda całkiem spoko, według mnie. I dalej mamy, co tutaj mamy jeszcze wyżej nad tą walką. Wójcik kontra Henrique da Silva. No niby właśnie Wójcik łatwo. I te kursy też tutaj bardzo dużo mówią na temat tego pojedynku. Ale ja osobiście też uważam, że ta walka trochę potrwa, że, bo Wójcik jest takim trochę slow starterem. Też co tutaj jest ciekawe, jego ostatnie pojedynki. Spójrzmy na Wójcika. W 4 jego wygranych pojedynkach od marca zeszłego roku 3 to były walki w zastępstwie. Najpierw miał być Eder, wskoczył Hadaś. Później miał być Fahreddin na PFL-u, wskoczył Stanton z kategorii średniej, przypomnę. Później Biegański wskoczył Ronaldo Oliveira. No Wieczorek w sumie jedyny, który był zazywiały bardzo, to było widać w starciu z Olim Thompsonem na MMA, tak? Szybka robota Wójcika. Osobiście tylko skończył Stantona w pierwszej rundzie, gdzie też no zdominował tam gościa, który fizycznie był słabszy dużo. A wcześniej Kowalski choćby, czwarta runda, Kijęczuk druga, no Gutowskiego skończył.
Henryka da Silva nie jest wybitny. Oczywiście tutaj z Narkun go dominował w pierwszej rundzie, nie dał rady skończyć i przez to przegrał. Tak naprawdę Henryka, no wygrał Sy z nim szybko, wygrał Eslan, ale znowu Vemola, no 4 lata temu, ale tutaj pełen dystans. Dla mnie też ta walka potrwa dosyć długo. 1,45 na koniec walki w pierwszej rundzie też uważam, że jest całkiem spoko. Tutaj faworytem jest Wójcik, tutaj no wyraźnym to trzeba stwierdzić jak najbardziej, ale im bliżej tej walki, tym większe mam trochę takie odczucie, że no bo też wiem, mówi się, że Wójcik oczywiście wchodzi wyczekany, ale Wójcik ma 34 lata, on nie będzie dużo lepszy. On się bił z wyższymi zawodnikami, bo Henryka da Silva będzie przeważał nad nim tutaj gabarytowo, to zdecydowanie, bo jest wyższy Henryka 6 cm, zasięg ma 14 cm lepszy, zawodnik z UFC, oczywiście on w UFC nie wymyślił nic wielkiego, 6 walk, tylko 2 wygrał Brazylijczyk. Ale mi się takie odnoszę wrażenie, że ta walka poza pierwszą rundę powinna wyjść i też większą wartość widzę tutaj w 1,45 niż w 1,32 na samo zwycięstwo Wójcika, ale oczywiście no, Marcin jest faworytem wyraźnym. Leśko kontra Kubelski, to jest co-main event tej walki, też tej gali i też im bliżej tej walki, trochę się przyjrzałem Kubelskiemu, bo tak jak przez mgłę jego pojedynki pamiętałem, to im bliżej walki, tym większym też faworytem dla mnie jest Leśko, bo tutaj sporo osób gdzieś tam gadałem. Kuszagow go ustrzelił, oczywiście Hussein Kuszagow go ustrzelił, ale porównując Kuszagowa do Kubelskiego, tu nie ma w ogóle porównania. Kubelski jest strasznie statyczny, on ma niezły boks, fakt, i dobrą robotę robi tymi niskimi kopnięciami, to trzeba przyznać. I też dużo osób mówiło, że partner niesprawdzony. No nie, no ta walka ze Strzelczykiem tam dominował, chociaż jakiejś wielkiej krzywdy Strzelczykowi tam choćby w pierwszej rundzie nie zrobił. Pełny dystans z Bielskim, znał troszkę, znokautował z Filipczakiem w drugiej rundzie, z Wojciechowskim zabrakło paliwa, bo tam paradoksalnie Kamil Wojciechowski, który strasznie jakiejś dobrej stójki nie ma, jest zapaśnikiem, punktował tam Kubelskiego i to taki był trochę zaskoczony. A Bartek Leśko z karate tutaj się wywodzi, zasięg będzie miał dużo większy, też jest perspektywiczniejszy Bartek, bo trzeba przyznać, że Piotr Kubelski ma 35 lat, Bartek Leśko 27 i te szlify z ACA bardzo się przydadzą. Też osobiście myślę, że ta walka potrwa dość długo, chociaż tutaj kursy mamy cienkie, a 1,45 na koniec walki w pierwszej rundzie nie, też jest dobre. Kurde, mi się wydaje, że Leśko na nogach będzie miał przewagę, a Kubelski będzie próbował tutaj zejść i kontrolować. Ciekawa walka. Myślę, że Leśko nie da się też słamsić, bo z Piwowarczykiem sobie poradzi, który przecież fizycznie jest większym gościem, bardziej niewygodnym moim zdaniem od Kubelskiego. Ja jeszcze się nie nabieram na Kubelskiego, jak Kubelski wygra w imponującym stylu tutaj z Leśką, to wtedy pogadamy, a na razie tutaj poza Bielskim, który tutaj wiemy, że Bielski już dawno powinien do 7-7 zejść, a bił się długo przy tej kategorii średniej, no to tutaj jeszcze wcześniej się cofając, to bardzo przeciętni rywale, trzeba przyznać, jeśli chodzi o Kubelskiego. Dla mnie faworytem Bartek Leśko w tym starciu i Rutkowski kontra Kaczmarczyk main event tej gali. Nie wiem, no ja mam przeczucie, że tutaj może być jakaś niespodzianka osobiście. No Rutek na papierze jak najbardziej i to Rutkowski... na papierze Rutkowski decyzja, jeśli ja miałbym coś wziąć, ale tutaj jak się zagłębi troszkę w tą walkę... Rutek ostatnio wyglądał dobrze, trzeba przyznać, tak. Z Romaliem Jeskiewem ta walka cały czas na nogach. To był dobry rywal dla Rutka, bo tutaj zasięgowo Kaczmarczyk pod kątem długości oczywiście rąk to tutaj będzie miał bardzo dużą przewagę nad Rutkiem, bo jest 9 cm. W porównaniu do Skijowa to już w ogóle nie ma co gadać. Zdominował Soldajewa, ale Adam Soldajew po prostu troszeczkę przehajpowany moim zdaniem zawodnik. Też trzeba to przyznać. Rutek ma 34 lata i myślę, że niedługo u niego wejdzie ta tendencja spadkowa już troszeczkę. Patryk Kaczmarczyk, młody wilk. I też myślę, że tutaj ta walka z Tarhilą będzie spowodowana tym, że Tarhila jest mocnym gościem jak na te 20 lat. Ja osobiście na papierze Rutek na punkty, tak, walka zakończy się czasem nie 2-0, ale jak się spojrzy jeszcze, co ciekawego znalazłem tutaj w KSW w tym roku, ja wiem, że to są tylko liczby, nie, ale w tym roku na 10 main eventów tylko jedna walka zakończyła się na punkty, to była walka Hoya z Grzebykiem, z tego co pamiętam. Oczywiście wychodziły walki poza trzecią rundę, to była walka Ruchały ze Skiewem, koniec pierwszej. Parnasę Ruchała, czwarta runda z tego co pamiętam. No i Wikłacz też powinno się na punkty skończyć, ale się nie skończyło. To tak czystą statystyką, to była chyba piąta runda z tego co pamiętam, tak? Więc to jest taka ciekawostka, to jest ciekawe bardzo. I osobiście po cichu gdzieś tam liczę. No to 1,70 nie jest jakoś strasznie fajne. Nie wygląda jakoś fenomenalnie, ale... takie do przemyślenia bardziej. Ja tutaj Rutka nie ruszam raczej po tym kursie. 1,23. I coś tam poszukacie, to złapiecie pewnie coś więcej, ale osobiście taka walka, którą ja sobie skipnę, bo tutaj też w main eventach, tak jak mówię, różne rzeczy się działy, szybkie zwycięstwo Stosicia,
Też szybciutko Defris z Bajorem, Kalido z Zaskamem też wyglądało, pamiętam jak wyglądało, choć z Rzebykiem miały być fajerwerki, a było punktowanie. Bardzo szybko Szczepaniaka ustrzelił, Matelda i Groove też tutaj, pamiętamy tą walkę. Więc te main eventy takie są podejrzane, jeśli chodzi o KSW, dlatego ja tego nie tykam, bo no bo po co mam się denerwować, okurzy 1.23, a potem będę wkurwiony, to walkę sobie na live osobiście zostawię. I tak kończę to typowanie i zapraszam do zakończenia. Podsumowując to, ten event, bardzo przyjemna karta, chociaż troszkę właśnie szkoda, że się wykształciły te pojedynki pierwotne. Takie 7 na 10 bym dał, no naprawdę przyzwoita karta na standardy KSW, pomimo tego, że mamy trochę debiutantów. Zapada się bardzo przyzwoicie, chociaż ja osobiście czekam mocniej na jednak na walki mistrzowskie na UFC przede wszystkim, bo tutaj te dwa pojedynki przygaszają wszystko, co się da w ten weekend tak naprawdę. Też pośpieszyłem się z tym typowaniem UFC, nie wiem jak mi pozwoli komputer, bo znowu tutaj miałem bardzo duże problemy i bardzo długo nagrywałem to KSW, ale się na szczęście udało nagrać, więc w tej chwili no nie mogę obiecać, ale postaram się to zrobić, bo wiem, że też czekacie i tutaj piszecie do mnie w kwestii typowań obu eventów. No i co, zapraszam do oglądania, jeśli Ci się podobało, oczywiście możesz dać kciuk w górę, możesz tutaj podać to dalej, żeby jak najwięcej widzów widziało, bo jednak, znaczy zasięgi spadły tutaj z mojej winy, bo tak jak mówię, nie ma regularności, jest to, co się bawię hobbystycznie w to, prawda, nic z tego tutaj raczej na dłuższą metę też nie będzie według mnie z tego kanału, bo też jest plan dobić do 100 typowań i tutaj zacząć działać w innym obszarze, o czym będę informował w najbliższym czasie, jak już tutaj się uda dobić tą setkę. No i co? Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia na następnym typowaniu. Siemanko, cześć.